Witam, witam w kolejnym odcinku Let's Play Without Gry 8. Znajdujemy się aktualnie głęboko w dziczy Dominus. Szukamy głównie guza, a także paru niezmiernie przydatnych itemków chronionych przez twardzieli. Tam seekery jeżdżą? Chyba. Nie, to nie jest Scorcher, to jakieś jeszcze nowe stwo. No i lepiej się polejemy z golemem. Dwoma golemami. A to tylko krzemienne są. Tak, co by można im zrobić? Niska odporność na powietrze, oczywiście nic powietrza nie ma. To inaczej. Armor Melt. Ale to może w następnej turze, żeby zaklęcia nie zmarnować. Na razie tylko anielski języczek. Za daleko oni nie chodzą. Understood. I sami się ustawili tam, gdzie trzeba. Już jeden nieprzytomny jest. Jeden golem mi też. Prawie się wzruszyłem. Walkiria też. Dobrze. No dobra, to zasuwamy dalej. Tutaj jest garść itemów, a nie tego szukamy. Pewnie jakieś małe, ekscytujące potki i tarcze. Heavy heal. Heather shield. Peter. Dobra. To jest za nami, to teraz tak. Gdzie ja jestem w ogóle na tej mapie? A jeszcze kawał drogi przed nami. Będziemy wiedzieli, czy jesteśmy tam, gdzie chcemy dojść. Po tym, że przeciwnicy nam niezły łomot spuszczą. Aha, to będzie chyba z drugiej strony tego wzgórka. Albo gdzieś w okolicy. Tam jest patrol Rapaxów. Na razie neutralnie, ale... O, proszę bardzo, to tutaj jest. Nie ma co, wchodzimy do środka. Wóz albo przewóz i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Now is the time to fight. Największym problemem jest Deathlord. 400 HP, potężny atak, debuffy. Ale Gibbering Heads też mogą nam sporo namieszać. Szaleństwo i inne tego typu debuffy będą standardem. Tymczasem, co ja mogę zrobić, żeby swoje odporności powiększyć? Niewiele. Understood. Najwyżej spróbujemy gdzie indziej. Understood. Ale kurde no. A co to w ogóle jest za przed? Jeszcze zidentyfikowany. Dobra, teraz tak, Bart. Bart będzie kluczowy tutaj.
Angel Stone chyba się źle nie zmieni, ale ten każdy drobiazg może się liczyć. Jeszcze... Tak, dobra. Ninja miała... Tak, Ank szybkość. Dobra. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mam 10 go blizzard, to powinno pomóc. Aha, zaczyna się. Dobra. Understood. Understood. Okay. Okay. Proszę. Właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy na krawędzi katastrofy. Jeśli zwariowana Valkyria zdecyduje, że woli zaatakować drużynę, będziemy mieli przerobane. Zaatakowała, ale spudłowała, chociaż tyle. W międzyczasie Bart już musi grać na Dulcimerze. Draining Cloud nas krzywdzi mocno. Poza tym Impelling Stones do Omnigana. Understood. Okej. A spróbuj Talonander. Raczej wiele nie zrobi, ale jest drobna, ale jest szansa na paraliż. Może nam trochę ułatwić sprawę. Nie będę ufał, że to tutaj na mnicha i ninja. Jeśli ktoś wyratuje drużynę, to oni. Au. A, w ogóle żadnych O, Draining Cloud też się skończyło. Jak fajnie. Ego Whip jest w zasadzie jednym z niewielu zaklęć ofensywnych czysto ze szkoły Psionika. Oj, trzy pociski. Dobra, i postawię. Na szczęście poszło dużo lepiej niż myślałem, że pójdzie. Pomogły buffy, pomogły nich i ich ninja. Waiting. Dobra, tymczasem trzeba się tutaj rozejrzeć. Rozejrzeć bardzo uważnie. Jest. To jest Mace. To jest to, po co tutaj przyszliśmy przede wszystkim. Diamond Eyes.
Secondary weapon z grupy pałek. To będzie nosił nasz lord, czy też lady. Proszę, jaki upgrade? 7,22. 3 razy więcej damage'u praktycznie. Tego szansa na paraliż. Poza tym, co tu jeszcze będzie? Nie trzeba tutaj posiedzieć i poidentyfikować wszystko. Hey, look at that. Bo trochę tych itemów jest. Trapped. Ready and willing. No 104% szans na rozbrojenie chyba starczy. Co to za zaklęcie jest? Ciekawe, ciekawe. Uhu, runa śmierci. Natrafiło na Walkirię. Dobra. Co prawda te 104% nie starczyło. Jeszcze do tego śmiecia. Przynajmniej Resurrection Powder. Tak, użyjemy. Waiting. Aha, to jest druga skrzynia. It has a booby trap. Standing by. I am ready. Ready and willing. Standing by. A tutaj co będzie ta wesoła pułapka? O. Katapulta. Ale to jest... Valoket refleksji. Pardon my friend. Dobra, co z tym można zrobić? To jest Eye for an Eye i regeneracja wytrzymałości. Aha, to jak Necklace of Endurance, to już miałem tego sporo. To nie, to nie potrzebujemy tego. No nic, zostaje tylko wypoczywać, bo identyfikować wszystko pozostałe. I am ready. Rats. Ready and willing. To jedziemy po kolei. Sukubus song. Kradzież życia. Tak ofensywne zaklęcie dla Barda. Może? Dobra, to niech by to Bard ubrał, tylko... Coś by musiał wykopać. Niech będzie moc stamina. Modry. W ogóle niech ta się kwicie. Dobra. I kolejny przedmiot, który identyfikujemy. Ankh śmierci. Minus 10 siły. Aha, instant death na dość wysokim poziomie. Ale przeklęty i niska klasa pancerza, to podziękujemy. Mitrę już mamy. Chyba, że ktoś jeszcze może ją ubrać w drużynie, nie? Dobra. I kolejny wypoczynek. Ten miecz upuścił Deathlord. Miecz giganta. Gdybym miał postać chodzącą na broni oboręczne, to może byłby przydatny. Ale nigdy nie mam postaci chodzących na broni oboręczne, bo lepiej mieć jedną i tarczę, albo dwie bronie. Sam jest tego, co ja widziałem. Znowu trening zaklęć. Ten restore może się jeszcze przydać, nie jeden raz. Assessing damage. Yes. Damn it.
Dobrze mieć barda w drużynie. Bez barda ten wypoczynek byłby dużo, dużo dłuższy. Więcej czasu byśmy tu zmarnowali. O! Groty błyskawicy przebijające pancerz. Kamienie talii. Oho, to już jest high end. Szaty plus jeden są zbędne. Chyba, że. Nie. Nie. Mistyczne strzały mają szansę na paraliż. A dam je. Komu je dam? Masz. W ogóle tych strzał trochę już mi się uzbierało. A, Valkyra jeszcze nie ma paszcza, więc trzeba jej kupić. Koniecznie. Jak tam z pociskami w Valkyrii? Znośnie. Temu zostało 6 Impelling Stones. Mam jeszcze jakieś? Mam całkiem sporo. Damy mu to. A niech rzuca sobie na razie sztyletami. Itemy w partii items nie grupują się samodzielnie, więc czasem trzeba je trochę przeklikać, żeby się pozbierały. W szczególności dotyczy to podków. Okej, okay, to będzie wszystko. Dobra. Słuchaj, ciekawe, czy ktoś może to użyć już. Dobra, a tymczasem jak dual weapon całe 4 punkty. Dobra. Plan 5-letni wykonany. Teraz jeszcze pokręcimy się tutaj, spotkamy jednego NPC-a. Rapaksów jeszcze nie będziemy odwiedzali. Nie potrzebujemy odwiedzać rapaksów na tym etapie. Później tam zajrzymy, nawet będzie nam parę itemów zmontował. Będzie też bardzo ciekawy encounter tam. Ale tu później, jak będziemy w stanie walczyć z całą armią, to pewnie nieuchronnie zdarzy się tak, że ich wkurzymy. Understood. Okay. No. No, takie ładne exp. Takie puste miejsce, ciekawe czy to są jakieś itemki. Understood. Nie, nic nie ma. Aha, nie postawiłem żadnych buffów. Standing by. Understood. Ready and willing. Trochę
wykręcę w ten sposób, bo tam za tą skałą jest walka, której nie chciałbym mieć na karku jednocześnie ze skorczarami. Nie udało się, no nic. Tak, skorczar, no to co, z wody. Ciekawe jak to działa. Czy to działa? A mam element shield w ogóle? Mam element shield. Też się przyda. Idziemy. Tam się rapak leją z NPC-em, o którym wspominałem. A nas tutaj skorczery zajęły. Trochę niefortunnie. Na szczęście to są zwykłe skorczery, a nie blistering wersja. Więc jedynie mają dużo HP, nic więcej. Aha, w ten sposób. No nic. Może się kiedyś przyda. A na razie to tak. Lejemy się. Mi się zdaje, że Anzen może zginąć przez te skorczele. Skorczele. Dobra, okej. O, rapak, to się przyczepił do nas.
Jeden z głowy. Się podbiegnę tam i zagranę Dulcinę, że ciekawe czy Phil Old też zaczepi minichów, tak jak w Musi Flash. Understood. Kurde, Bartek wymiata. Jezu, co się stało. A, pewnie ta siła wymaksowana. Understood. Dobra, trzeba będzie tam podbiec naprawdę, bo te mnichy pewnie są na krawędzi śmierci. A, proszę, już jeden martwy jest. Injured.
understand. Okay. Who's that over there? Teraz tak, aresztująca aria, kurde, bym musiał zamienić. Dobra, rzucimy. Aha, dobra, zahaczy ich. Dobra, to działa. Firebomb na rapaksów jest trochę bez sensu, ale Face Flash już trochę tak można użyć. Understood. Okej. Ile jem się? Tak, Anzem, dobra chwila na panikę. Sparaliżowało. Nazwę już w dużo lepszym stanie. Trendy on nas zmienił. Co my? Tego trucizna dobiła. Teraz koniecznie się przyda. Właśnie rest all. With pleasure. With pleasure. Understood. Ale zobaczymy, w którą stronę pójdzie Anzem, żeby go odratować w razie czego. No właśnie. Ale tam powinien być bezpieczny. I sense a creature. Kolejny, który będzie uciekał.
Lepiej, żeby ta walka była warta sporo expa. Będziesz się wyprzedał. Understood. No tak, teraz mi zastawiły drogę. A chciałem dobyć i dobić tego Bowmana, to im nie. Chyba pora znowu na Arii zagrać. Aresztującej. I'm on it. Focus your aura better. That's a relief. I'm on it. Accident. Assessing damage. Dobra. There. Thank goodness that's behind me. Understood. Feel like myself again. Tutaj ten nikt się wyżywa na rapaksie, będzie go lał i lał, ale go dobije. Tamten już jest nieprzytomny, więc nawet jak się paraliż skończy, to nie będzie miał dość wytrzymałości, żeby kontrować ataki. Znikł na horyzoncie Anzel. Uciekał tak daleko, aż stracił przytomność. Confirmed.
goodness, that's good. Feel like myself again. That's a relief. Dobra. Został jeden Scorcher, jeden Rapax. Understood. Dwadzieścia tura, będą jeszcze dłuższe starcia. Tylko 28 tysięcy expa za to wszystko. Tylko. No nic. Tutaj loot pozbieramy. Co to w ogóle za torba? Dobra, Anzor uciekał gdzieś w tą stronę. Poszukajmy go. Tam go chyba widziałem za słupem. Nie, nie, to tylko drzewo. Look what's coming. A Anzor jest tutaj. You have my thanks, strangers. The Rapax would surely have defeated us if not for your help. I am Anselm, leader of the Brotherhood of the... No dobra. Prophecy states that... Yes? Dobra, co go jeszcze można się spytać? The Savant has transformed the Ascension from a time of celebration into a nightmare of fear. One night, the sleeping citizens of Arnica were awakened by a blinding light. And a tremendous roar. When they rushed out to see what was the matter, they saw a huge, ominous tower looming over the city. The Savant had arrived. He announced that if any Higardi tried to enter Ascension Peak, since then, he has shot down any spacecraft that approached Dominus. And he has made things very difficult for us. If we try to ascend, the Savant will detonate his bomb and kill our friends, our families. Everything we hold dear. No dobra, to nic się nowego nie dowiedzieliśmy, ale jeszcze miałem się go spytać o konkretną rzecz, o Rapaxów chyba. Ale też... Vain, violent creatures. Miałem... Aha, Alcedexus, właśnie, tak ono się nazywa. I do not know. No nic. The girl? Dobra. We will meet again. It was a pleasure. Prawidłowo prowadząc z nim rozmowę, można było otrzymać od niego zezwolenie na wzięcie broni Sierdana. Ponieważ się zgarnęliśmy jednak zaraz na samym początku gry i bez tego jest niepotrzebne, no. Dobra. Wszystkie w zasadzie ważne punkty w tej dziczy są za nami. W następnym odcinku będziemy parli dalej na wschód i zobaczymy, gdzie nas ta ścieżka zaprowadzi. Waiting.
A póki co, do zobaczenia.